Bardzo często papież Pius XII określany jest mianem papieża Hitlera albo tragicznym papieżem. Niesłusznie zarzuca mu się, że milczał w kwestii Holokaustu, w kwestii mordowania Słowian, Żydów, w kwestii nazistowskiej ideologii. Jest to nieprawda, ale nie o tym dzisiaj będę mówił szczegółowo. Chciałbym wam zadać pytanie. Jeżeli świat niesłusznie zarzuca papieżowi Piusowi XII milczenie w kwestii Holokaustu, to kim są ludzie, media, światowe elity, jeżeli milczą w kwestii Holokaustu, który dokonuje się nie od kilku lat, ale od kilkudziesięciu lat na terenach okupowanej Palestyny? Chrześcijanin, człowiek zdrowomyślący, człowiek o zdrowym rozumie nie może w tej kwestii milczeć. Powtarzam raz jeszcze. Jeżeli my w tym temacie, bez względu na to, czy lubimy Arabów, czy ich nie lubimy, będziemy milczeć, to powiadam wam, kamienie będą wołać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, moi drodzy. Od pewnego czasu powtarzam to jak mantrę. Na terenie okupowanej Palestyny przeprowadzany jest Holokaust. Mamy na to konkretne dowody, są konkretne filmy, relacje świadków. Polecam wszystkim serdecznie książkę pod tytułem Syn Hamasu. To, co działo się na terenie okupowanej Polski, na terenie III Rzeszy, na terenie ZSRR przez kilka lat, to dzieje się przez kilkadziesiąt lat na terenie okupowanej Palestyny. Tymczasem świat milczy. I to papież Pius XII jest tym papieżem Hitlera, tragicznym papieżem, a media głównego ścieku przedstawiają to, co dzieje się na terenie okupowanej Palestyny, jako swoisty konflikt, tak jak mówił to Tony Ruben, znany żydowski publicysta, wielokrotnie przedstawia to jako zwykły konflikt, jakieś nieporozumienie. Tymczasem, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie sytuację. Na terenie jakiegoś państwa żyje sobie konkretny lud. Ma swój kraj. I nagle zbierają się członkowie innych krajów, mam tutaj na myśli oczywiście ONZ, podpisują jakąś tam rezolucję i w oparciu o tę rezolucję mówią: nie, na terenie, na tamtej szerokości geograficznej, w tamtym miejscu powstanie inny kraj. Załóżmy, że jest to Polska. Zbierają się Rosjanie, Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Włosi i jeszcze inne kraje. Mówią: słuchajcie, moi drodzy, skończyła się wojna, trzeba tę kwestię w oparciu o jakąś tam szowinistyczną ideologię to rozwiązać, żeby nie było już więcej problemów, żeby już więcej komór gazowych nie było. Czyli rozumiecie, wykorzystujemy komory gazowe do tego, żeby coś ugrać finansowego w pewien sposób. I słuchajcie, na terenie Polski powstanie nowy kraj. Nazwijmy go Polin. Niech to będzie państwo od Łodzi po Warszawę, od Warszawy do Radomia, taki trójkącik. Państwo w państwie. I to będzie państwo dla Izraelitów, dla tych, którzy identyfikują się z Talmudem, którzy nazywają siebie mianem Żydów, bez względu na to, czy nimi są, czy nimi nie są. No ale słuchajcie, przyjdzie, na pewno napotkamy na problemy. Polacy będą chcieli się bronić. Wezmą na pewno ci, którzy w jakiś sposób przechowali w swoich domach broń, wyciągną swoją broń. No i będą chcieli się bronić. Będą ci faszyści, tak jak Jerusalem Post mówi między innymi, że nasza polska flaga, kilka dni temu napisali, to ma charakter antysemicki. Wyciągną te, w cudzysłowie, antysemickie szmaty i będą nam manifestować. Nie, nie, nie. My mamy papierek, rezolucję ONZ i my w tamtym miejscu mamy prawo zbudować państwo Polin.
z konkretną konstytucją, z innym rządem, z senatem, z prezydentem, premierem, bla bla bla, ze swoimi publicznymi mediami. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Rozlew krwi. Tymczasem identyczna sytuacja, drodzy Państwo, ma miejsce na terenie okupowanej Palestyny. Już za kilka tygodni będzie wielkie świętowanie. Przywódcy różnych krajów na świecie, a zwłaszcza oczywiście przywódcy tego sztucznego tworu zwanego Izraelem, będą świętować początek Holokaustu rozpoczętego w latach 40. ubiegłego wieku. Będzie świętował prezydent Andrzej Duda zapewne. Będą świętowali wszyscy inni możni tego świata. Będą świętować Holokaust i ludobójstwo. Bo tak, na terenie okupowanej Palestyny, tak jak w czasie III Rzeszy, w czasie okupacji ZSRR, są obozy pracy? Są. Są tortury w kazamatach Mossadu i IDF? Są. Jest zrzucana broń chemiczna, broń gazowa? Jest. Są pacyfikowani z różnych względów Palestyńczycy? Są. Co mi mówią profesorowie L'École Biblique w Jerozolimie, Palestyńczycy są traktowani jak śmieci, muszą z opaskami, nawet niemalże z opaskami chodzić. Są na środku ulicy rozbierani przez policję izraelską? Są. Są przetrzymywani na granicy w Strefie Gazy? Są. Jeżeli to nie jest Holokaust, jeżeli to nie jest ludobójstwo, bo giną tam, drodzy Państwo, tysiące Palestyńczyków ginie. Zrzucane są bomby na największe więzienie na świecie, jak się mówi, na Strefę Gazy. To co nim jest? Holokaust trwa 70 lat. Początek Holokaustu chcą świętować monarchowie z całego świata. Jak byście to określili? To wszystko dokonuje się w oparciu o dwie sprawy. Pierwsze, rezolucje jakichś krajów, które dały sobie mandat, by decydować, że w tym miejscu na świecie będzie kraj lub nie, będzie państwo lub nie. Tak jak wam mówiłem w przypadku tego POLIN. A drugie, narracja. Dawno, dawno temu za górami, za lasami tam mieszkaliśmy. Mieszkał sobie naród wybrany. No, tak samo naród wybrany mieszkał na terenie Polski, Francji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Węgier. Czy zatem to też będzie pretekst do tego, by podpisać jakąś rezolucję i tam zbudować żydowskie, szowinistyczne getto? Z przywilejami? Nowe konkretnie państwo? Państwo w państwie? Może tego w ogóle nie będą potrzebowali, bo my będziemy na kolanach przepraszać i robić rachunek sumienia, jak zasugerował, powiedział Reuven Rivlin w dniu wczorajszym podczas parady przedsiębiorstwa Holokaust, zwanego Marszem Żywych w Oświęcimiu. Jak śmiał mecenas ludobójstwa mówić nam, wy Polacy gościnni, zróbcie sobie rachunek sumienia, a jakiś idiota, banda idiotów wzięła transparent, przepraszamy za polski antysemityzm. Nie! Wy przeproście za Holokaust, który dokonuje się na terenie okupowanej Palestyny, a świat milczy. Papież Franciszek milczy. Możni tego świata nawet nie tyle milczą, co będą świętować przeprowadzanie Holokaustu. I nie wierzcie w te bzdury, które wam mówią, że Izrael broni nas, jest murem przed arabską swobodą. Nie podzielam w żadnym wypadku światopoglądu islamskiego. Ale tam giną, drodzy Państwo, niewinni ludzie. A Izrael nas przed nimi nie broni. Ale tych ludzi nam sprowadza do Europy i do Ameryki. Co robi żydowska organizacja Truach w Nowym Jorku? Co robi Izraelit? Dlaczego nie pomagają Palestyńczykom na terenie okupowanej Palestyny? Tylko
wrzucają ich na statki, transportują na wyspę Lesbos i tam mówią: kochani, kochamy was miłością żydowską, ale spieprzajcie z Izraela. Nie, oni nas nie bronią. Oni ich napuszczają, a tam ludobójczo masakrują, barbarzyńsko. Tymczasem kilka dni temu w biurze, paryskim biurze na Sorbonie Żydów, doszło do pewnego rozboju. Prawdopodobnie Palestyńczycy zdewastowali biuro Żydów mieszkających w Paryżu i powypisywali różne rzeczy. Tak jak widzicie teraz, napisy: niech żyje Arafat, śmierć Izraelowi, niech żyje Palestyna. Żydzi uznali, że to są obrzydliwe treści antysemickie i trzeba, świat musi je potępić. Times of Israel pisze: należy potępić hasła niech żyje Palestyna. No tak, nie niech żyje, śmierć im. Jeszcze Palestyńczycy napisali: syjoniści, rasiści, antygoje. No, jeżeli skłamali, to wtedy przyznam rację, że to są jakieś niewłaściwe treści. Ale tam jest prawda, drodzy Państwo. Rasistowski Talmud, o którym wam wielokrotnie mówiłem. Goj, nie Żyd, jest jak pies. Jest jak bydło pociągowe. Jest jak robactwo. Należy go oszukać i okradać. I Żydzi mówią: antysemickie treści. No popatrzcie, jaka manipulacja. No tak się składa, że zdecydowaną większością ludów semickich nie są Żydzi, Judejczycy, nie są wyznawcy Talmudu, ale są kto? Arabowie. Zwłaszcza, że prawdopodobnie ci Żydzi, którzy teraz tam pociągają za sznurki, żadnymi Żydami nie są, są albo dwurzydzianami, czyli przyjęli sobie jakiś pierwiastek żydowski do siebie, albo są Hazarami. To jest stosowanie takiego pojęcia w oparciu o Holokaust z okresu III Rzeszy tylko po to, by budować sobie bezkarność. Moi drodzy, dlaczego o tym wszystkim mówię? Wielokrotnie wam powtarzam, że staram się zajmować tematami, które są albo manipulowane, tak jak robi to Tony Ruben, zobaczycie go po raz kolejny, albo są zakłamywane, albo w ogóle o nich się nie mówi. Wyobraźcie sobie, żyjemy w latach 39-45. Jak po tym okresie czasu byście ocenili media, mainstream, światowe elity, gdyby wiedząc o wszystkim, co się dzieje na terenie Polski, okupowanej III Rzeszy, ZSRR, jak byście ich ocenili, jeżeli oni by milczeli i manipulowali? No, podeptalibyście, wrzucili taką gazetę do kosza i powiedzieli: faszyści, naziści, obrzydliwi. To co powiecie o mainstreamie? Co powiecie o światowych elitach, które milczą kilkadziesiąt lat? Żydzi holokaustują Palestyńczyków. Co powiecie? Wielu z was czyta te media. Faszeruje się. Świat się faszeruje tymi mediami i gloryfikuje te elity. Tymczasem te elity mordują niewinnych ludzi. I naprawdę mam w nosie, czy jest to Arab, Żyd, Czech, Nigeryjczyk, czy ktokolwiek inny. Nikt nie zasługuje na to, by tak był traktowany, by strzelano do niego jak do kaczki. I drodzy Państwo, fakt, że papież Franciszek i poprzedni papieże milczeli w tych kwestiach wielokrotnie. Czasami poruszali temat, ale również mówili o jakimś konflikcie. Po prostu nie do przyjęcia. Ewangelia i zdrowy rozsądek nas zobowiązuje do tego, byśmy o tym mówili. Bo może, jeżeli o tym będziemy mówili i rzesze o tym się dowiedzą, dlatego udostępniajcie te filmy, drodzy Państwo, te informacje, to może świat się opamięta. Bo to jest tak jak z petardami. Rzucisz jedną petardę, nikt nie zauważy, to okej, rzucę drugą i mocniejszą. Nikt nie zauważy, rzucę dynamit. Nikt nie zwróci uwagę, zrzucę bombę atomową. I może też nikt nie zauważy, potem zrzucę dwie bomby atomowe. I tak dalej, i tak dalej. Dopiero jeżeli będziemy mówić i wymiatać spod dywanów, to może dzięki temu ci ludzie się opamiętają.
Bo tak, moi drodzy, niewinni ludzie giną, a Izrael nie jest żadnym murem chroniącym naszą Europę, cywilizację Okcydentu, chroniącą nas przed światopoglądem islamskim nienawiści. Nie, drodzy Państwo, nie wierzcie w te bujdy, bo prawdopodobnie islamiści w taki sposób masowy hidżry by nie przeprowadzali, gdyby nie byli wyganiani z Syrii, z Izraela. Zwróćcie uwagę, teraz Syria, tam się dokonuje Holokaust. Za czyje pieniądze? Wielkich imperialistów. A jakich? Odpowiedzcie sobie, drodzy Państwo, sami. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, dzięki za wszelkie wsparcie i będę o tych sprawach mówił. A ja Was proszę, byście te filmy udostępniali z wprawo.pl, ponieważ YouTube zapewne będzie je blokował, tak jak wczorajszy film po 12 godzinach został zablokowany. Stwierdzono, że naruszam wszelkie możliwe standardy i zostałem oflagowany, czyli dostałem ostrzeżenie, czyli międlar. Więcej o tym nie mów. Dzięki serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, Bóg jest z nami, a zwycięstwo jest po naszej stronie. Do zobaczenia.